Witam Was w kolejnym odcinku z MotoGP24. W poprzednim odcinku mieliśmy tutaj wyścig weekend na torze w Kazachstanie. Oczywiście to była dla mnie zupełnie nowa runda. Pierwszy raz w życiu jeździłem po tym torze. I tutaj też dziewiąte miejsce zająłem. Dziewiąte miejsce, jak na to, że już gram na poziomie od teraz 100%. Myślę, że dziewiąte miejsce jak na pierwszą wizytę na tym torze to nie było tak najgorzej. I teraz pora na... A cóż, jedną z tych takich najbardziej znanych, że tak powiem, rund w kalendarzu Mistrzostw Świata Motocyklowych. Mianowicie tor Assen Tourist Trophy Holandii. To nie jest Grand Prix Holandii, tylko Tourist Trophy Holandii. To jest taki wyjątek. Welcome back, all you MotoGP fans. We're live for the second Moto3 qualifying session. Just a few more minutes. I tutaj już jak widać będziemy mieli deszczowe kwalifikacje. Na treningu uzyskałem piąty czas. No i ogólnie tutaj już Assen to jest też, że tak powiem, powrót do takiej rzeczywistości normalnej. Bo to są oczywiście tory, no, które są od bardzo dawna i które oczywiście też bardzo dobrze znam. Tutaj w takich warunkach oczywiście no to robimy sobie jeden dłuższy wyjazd, żeby się po prostu rozkręcać z każdym okrążeniem. No jeszcze sobie parę nie oddajmy. Mamy już te najważniejsze czasy. Ale to nie, mój kolega zespołu on się raczej poprawił. Bo on na treningu oczywiście był najszybszy. A my już teraz możemy wyjeżdżać na tor. Widzę, że to się nadal nie naprawiło. Wyjeżdżamy na tor na przegrzanych oponach. Opona z tyłu już jest w porządku. Przód jeszcze jest przegrzany. Ale też już będzie zaraz wracał do normalności. Trzeba się zapoznać z tymi warunkami. Kiedy jest sucho, no to jeździ się po tym torze naprawdę bardzo dobrze. Zresztą też no, wielu zawodników mówi, że Assen jest naprawdę bardzo fajnym torem do jazdy. Ogólnie lubiany jest ten tor przez zawodników. Na tym torze też mieliśmy... Aj, tutaj już pojadę. Na tym torze... To było chyba w tym miejscu gdzieś mniej więcej, gdzieś tutaj, w 2013 roku zdaje się. Jorge Lorenzo zaliczył taką przewrotkę, gdzie złamał obojczyk. I od tej przewrotki, no jakoś tak ta pewność siebie u niego w jeździe na deszczu kompletnie spadła. Od tego momentu, kiedy złamał ten obojczyk tutaj na tym torze w 2013 roku, tak już no, na deszczu bardzo słabo mu szło. Zaczynamy pierwsze okrążenie. No tutaj oczywiście jak jest mokro to jest tak, że już tutaj anulowali mi okrążenie. A nic, to jest pierwsze okrążenie, to jest dopiero takie zapoznanie się tak naprawdę z tymi warunkami. Ale aż tutaj ponad sekundę tracę, no to tego się spodziewałem, że tutaj w tych warunkach będę tracił.
A co mówiłem, no tutaj na tym, na kontrolerze oczywiście można to wyczuć, kontroler daje znaki, na przykład, że się przewrotka zbliża, ale oczywiście jak są deszczowe warunki, to ten znak, on jest bardzo szybki i praktycznie nie da się na niego zareagować. Stąd oczywiście no, w deszczu o przewrotkę jest z 10 razy łatwiej niż, no znowu tutaj się nie zmieściłem, w deszczu o przewrotkę jest no, co najmniej z 10 razy łatwiej niż na sucho. Nie mam nikogo z tyłu, nie mam. Mogę sobie spokojnie jechać. Jeszcze tutaj się zapoznałem z tymi warunkami dalej. Ale szczerze mówiąc nie spodziewam się, że tutaj się uda wywalczyć jakiegoś super wyniku w tych kwalifikacjach. No i tutaj jeszcze z uślizgiem wychodzimy na prostą. Też tej prędkości nie będzie, tyle je trzeba na rozpoczęciu okrążenia. Sekunda 30 straty już po pierwszym sektorze. No cóż, powiem tylko tyle. Całe szczęście, że wyścig jest na sucho. Sekunda 7. Ale tutaj tracę. A tutaj to już mnie wyrzuciło. Jakoś też nie mogę poskładać tego okrążenia. Na tych krawężnikach to też ostrożnie z gazem. Tam jest najgorzej. O, tu już jest sekunda, nie sekunda, tylko już 3,6. Teraz mam drugie okrążenie. 2 sekundy tracę, póki co nawet do tutaj przed ostatniego zawodnika. Teraz trochę, no właśnie, trochę chciałem agresywniej wejść w pierwszy zakręt i to się nie mogło skończyć inaczej. A i tutaj też przewrotka na wyjściu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby na tej kontroli trakcji takiej niskiej grać. Tu już nawet pozbyłem się tego wszystkiego, co miałem zaoszczędzone, jeśli chodzi o czas. Ale od czego będziemy mieli wyścig, żeby odrabiać te wszystkie straty? Sekunda 8.
2,5 sekundy. I Zonon rozpoczniemy już ostatnie okrążenie tutaj w tych kwalifikacjach. Jeszcze 0,9 tracę nawet do przedostatniego zawodnika. Przecinek 1 po pierwszym sektorze. Oczywiście najlepszy pierwszy sektor dotychczas. Tu było za szybko, ale się zmieściłem jeszcze. Chociaż tu już po tym okrążeniu już nic z tego nie będzie. Zapomniałem oczywiście też o tym wspomnieć. Ten odcinek będzie w czwartek, a w piątek nie będzie odcinka z MotoGP. No niestety nie jestem w stanie i nie mam czasu, żeby go nagrać. W sobotę będzie następny odcinek. A co potem będzie, to też tego jeszcze nie mogę oficjalnie potwierdzić. A dla mnie w tym momencie skończyć ten sezon z F1 to jest najważniejsze. Of the second Moto 3 qualifying session. That's the end of our broadcast for today, and we look forward to seeing you tomorrow. Ogromna strata. Nawet pan sekundę tutaj straciłem do przedostatniego zawodnika, ale wyścig już będzie na suchym torze i tu już będzie inaczej. Race day has arrived here in Assen. A huge crowd has already packed the after a long weekend. The race is finally about to start. We're on. Przód pośredni. Te tutaj niby zalecają miękki. Ale ja tradycyjnie sobie wezmę pośredni tył, żeby nie mieć jakichkolwiek problemów. Szczególnie pod koniec wyścigu. No to wszystko gotowe. Zaczynamy wyścig. I wystartowaliśmy. Opona z tyłu jest lodowata. A to ciekawe. Trochę za wcześnie zachowałem pierwszego zakrętu. Ale ten ścisk jest ogromny. To jest oczywiście kategoria Moto 3 w pigułce. Na starcie, że taki ogromny ścisk jest. Widzieliście chyba, co się stało. Jeszcze raz, jak to wyglądało w ogóle. Normalnie ten zawodnik to tutaj zrobił sobie ze mnie jakiś, a tutaj też już się nie zmieszczę, tamten zawodnik to sobie zrobił ze mnie, no nie wiem, jakiś taki punkt do strzału. I się przewrócił. Na pewno się przewrócił. Nie było szans, żeby on się tam utrzymał. A jednak się utrzymał. Nikt się ten nie przewrócił, no ale no tak poleciał tam. Nie wiem w ogóle, jakim cudem on chciał ten zakręt pokonać. Chyba, który ma miejsce. 20, to okolice 20 miejsca.
A jest pierwsze ostrzeżenie złapane. Tego też trzeba gdzieś pilnować. A, irregular overtake. To na tym zawodniku z tyłu tutaj. O nie, nie będziemy się już bawić te powtórki, tylko po prostu muszę go przepuścić. Jest. Oddałem mu to miejsce. No już teraz zniknęło, ale znowu popełniłem tutaj błąd kolejny. Ciężkie to pierwsze okrążenie. No jak się startuje w środku stawki, to to pierwsze okrążenie nie jest takie łatwe. A teraz trzeba się pozbierać i już jechać do przodu. Tknęliśmy się delikatnie tutaj w tym zakręcie. Kolejny track limit dostałem tutaj za to. A i to już jest drugi. Inni zawodnicy też łapią te limity toru. Tutaj znowu wróciłem już w okolicy tego 20 miejsca, gdzie byłem na początku. To może trochę tunel wykorzystamy. To nie ma za bardzo gdzie iść. Tędy tutaj. Tutaj z mnie wypchną trochę, ale dobra. Wyprzedziłem tamtych. Znowu tutaj. Powiem tak, tego już nie będę cofał. Ale nie dostałem też kary za to, bo to było tam odnotowane od taby. Yamanakę tutaj po zewnętrznej. Udało się. I teraz trochę mnie może wrzucić, ale udało się jeszcze zmieścić. Kończymy drugie okrążenie. Mam może gorsze wejście, ale mam dużo lepsze wyjście z pierwszego zakrętu. Tutaj już się zbliżyłem do tych kolejnych zawodników. Tu już jest niedaleko do punktów też. Chowam się tutaj w tunel. Tutaj może jeszcze go wyprzedzę przed tym zakrętem. Udało się. Troszkę delikatny uścisk tyłu tutaj po tym. Trochę niebezpiecznie, ale jest kolejna pozycja zyskana przez to. Tutaj tego nie ściąć. Znowu ten nieryzykownie, prawie doszło do kontaktu. Tutaj na wyjściu może jeszcze. Nie, nie udało się. Ale teraz już tutaj go wyprzedzę. No i tutaj kontakt w tym miejscu to jest bardzo niebezpieczne. A i znowu kolejne ścięcie. Ale tym razem tego mi nie dali. Tego mi chyba nie dali. Nie, już na pewno była informacja. Po prostu może stewardzi są tak zapracowani, że jeszcze tego nie odnotowali. Tutaj zawodnicy Leoparda są obydwaj w tej okolicy.
A i ten przód się podniósł delikatnie. Tutaj szybko na wyjściu. Ale tutaj nie ściąć, tylko wpasowałem się między nich. Tutaj też blisko było, żeby ściąć. Musiałem wszystko się poświęcić i wyjechać przez to. No trochę się już stawka rozjechała. Kończymy kolejne okrążenie. Dosyć dużo tych tutaj limitów toru zbierają ci zawodnicy. Tu też żółtą flagę już mieliśmy przez moment. Opona z tyłu już naprawdę jest mocno zużyta. Pomimo tego, że to jest pośrednia, jednakże jest mocno wyraźnie zużyta. Przewrócił się tutaj. Nie mam pojęcia, jak on się nazywa. Ja tutaj też byłem blisko już żwiru. No to jest 16 miejsce. Tylko jeden zawodnik mnie dzieli od punktów. Przegrzewa się ta opona w prawych zakrętach i już prawie w ogóle nie ma w tych prawych zakrętach. Z tej z prawej krawędzi już nie ma prawie. Wpadłem głęboko i za to jest trzecie ostrzeżenie. A wyścigu jeszcze połowę. Jeszcze ponad sekundę straty tutaj do tego zawodnika z przodu. No i ten zawodnik z przodu to już jest oczywiście punkcik. Nie wiem, czy my czasem, przechodząc na poziom trudności 100%, czy czasem nie rozpoczęliśmy tej kariery na nowo. Bo jednak tutaj na tym poziomie trudności 100% to już jest naprawdę no ciężko. Dużo, dużo naprawdę łapią tych limitów toru ci zawodnicy. Szkoda, że ja nie mam podglądu tak u siebie na to, ile razy już ściąłem, ile mam tych ostrzeżeń. Suzuki się przewraca. Czy on się pozbiera teraz? Ale lider wyścigu się przewrócił. Ale tutaj teraz za szybko wpadłem ten zakręt. Ale myślałem, że już się przewrócę, ale się nie przewróciłem i przy okazji bardzo dużo odrobiłem. Jednak to bardzo dużo tutaj wpadłem. Zbierają mi to mocno te ostrzeżenia. No cały czas tutaj tylko się pokazuje bez przerwy, że ktoś tam zbiera te limity toru.
Ale tu też ryzykuję w tamtym miejscu. Ja się nawet też, szczerze mówiąc, nie za bardzo oglądałem na to, co się dzieje za moimi plecami. A tam mam pół sekundy Augusto Fernandez chyba. Jest taki zawodnik na pewno, ale nie wiem, czy on jest tutaj właśnie, czy on jest już w Moto2. Oj, tutaj bardzo ryzykownie, ale się wepchnąłem. I mamy ten 15 miejsce, ten punkcik. Ale ten tył już naprawdę zaczyna mi pływać. Holgado to już na pewno nie jest pierwszy raz, kiedy on ściął tor. Tak, ja teraz tutaj. Ale tego nie uznają. Kolejne tutaj ostrzeżenia. Long lap penalty już ma mój kolega zespołu przez to. Mój kolega zespołu ma long lap penalty. On jest drugi. Trzech pierwszych zawodników ma już long lap penalty. Co tu się dzieje? Tutaj się ktoś przewrócił. Zapatrzyłem się przez to i nawet nie trafiłem w ten zakręt. Ale ilu zawodników już ma long lap penalty? To jest też nienormalne trochę, że aż tylu zawodników long lap penalty złapało. No z jednej strony oczywiście to jest dobrze dla mnie, no ale no... To jest nierealne, żeby aż praktycznie większość stawki long lap penalty złapała w wyścigu. Znowu jakaś przewrotka tam była gdzieś. Pokazała się na łańcuchu żółta flaga, to już jest zielona. Szkoda, że tej opony już nie mam. Ale dojadę jakoś jeszcze. Ale łapią te kary, te ostrzeżenia. Mamy już 9 z 11 okrążeń. Jestem 13 tutaj. A raczej już z niedużymi szansami na to, że tutaj już cokolwiek więcej będzie. 2,5 sekundy mam staty do Ogdena. Kolejne kary, gdzieś tutaj się sypią te kary w tych miejscach. Tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, jak ten wyścig się zakończy, kto na którym miejscu będzie przez te kary.
Zaczynamy przedostatnie okrążenie. Nepa już zarobił long lap penalty. No on zbierał też te limity toru, aż w końcu zebrał ich te 5. No nie zbliżam się do tego Ogdena w ogóle. Z tyłu mam sekundę przewagi. Co by to było, bym wziął miękką oponę, jak pośrednia się już skończyła i to nawet nie tak późno, tylko no wcześniej się już skończyła. Zawodnik, który jedzie za mną, no dostał teraz longa penalty. I też już nie ma szans, żeby tutaj cokolwiek zrobić. A co to się stało? Czego ten zawodnik tak wolno jedzie, Nepa? Bardzo wolno tutaj jechał. Teraz jakby szybciej jedzie. Mój kolega z zespołu ma znowu long lap penalty. Tutaj się nie zmieszczę w torze. No i chyba czy już Ortola wygra ten wyścig. Uciekli mi teraz znowu trochę. Mnie trochę zdziwiło, że ten Nepa tak zwolnił nagle coś. Czy on się gdzieś wywrócił może? To już są ostatnie zakręty tego wyścigu. I jeśli nic się nie zmieni, to dojedziemy do mety na 13 miejscu. Tak jest, mamy 13 miejsce. Of this Moto3 race. The riders are returning to the pits and will soon join them in Parc Fermé for the usual post-race interviews. Też w ogóle tak się te kary posypały. A mój kolega z zespołu dojechał tutaj na 50 tysięcznych straty miał na mecie. Fotofinisz dosłownie był. W generalce jestem jeszcze trzeci, ale ta strata będzie się powiększała. No powiem tak, od kiedy wskoczyliśmy na ten poziom trudności 100%, to też można powiedzieć, że no, ta kariera rozpoczęła się trochę na nowo. I teraz tutaj kolejna runda, to będzie tor Sachsenring, Niemcy. Jak nam pójdzie na tej rundzie? Zobaczymy. Ten odcinek z Niemiec, tak jak mówiłem, on się ukaże na kanale w sobotę. Do zobaczenia.